Witam Państwa we wtorek, 22 września, ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej w serwisie informacyjnym Puls Dnia. Gliwice po raz kolejny zorganizowały obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu. O 12 odbył się przemarsz z rynku na Plac Krakowski, promujący ideę ekologicznego transportu. W obchody święta włączyły się także regionalne instytucje takie jak KZK GOP oraz Koleje Śląskie, które na podstawie dowodów rejestracyjnych umożliwiły właścicielom pojazdów bezpłatne podróżowanie. Ideę Dnia Bez Samochodu aprobują też środowiska rowerowe. Proszę powiedzieć, co to za zamieszanie tutaj dzisiaj na rynku? A dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu i chcemy pobudzić trochę społeczeństwo do ekologicznego trybu życia i o tym, żeby pamiętali, żeby nie zawsze ruszać się samochodem, żeby brać alternatywne środki przejazdu i jeździć albo rowerem, więcej chodzić pieszo czy komunikacją miejską. Pan podróżuje na co dzień komunikacją miejską, czy ten wyjątkowy dzień? Jeżdżę samochodem, ale wyszedłem tylko na zakupy, także nie ruszałem go dzisiaj i nie będę już jeździł, na pewno. Albo pieszo, albo komunikacja miejska. Więcej ludzi może korzystać z MPK i oszczędzić powietrze. Idea jest na pewno potrzebna, natomiast stanowi ona zwieńczenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Wydaje mi się jednak, że jednorazowa akcja w ciągu roku nie jest w stanie zmienić przekonań po prostu transportowych, pewnych upodobań wśród ludzi. Z czego wynika takie negatywne podejście Polaków do transportu innego niż samochodowy? Ponieważ wydaje się, że transport samochodowy w pewnym sensie określa status człowieka. Na przykład w Holandii tego nie ma. Tam posiadana marka samochodu nie cechuje człowieka, nie plasuje go w pewnej grupie społecznej. Miniony weekend był bardzo pracowity dla gliwickiej policji. Na gorącym uczynku zatrzymano 27 sprawców przestępstw, w tym aż 7 kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Mimo licznych apeli kierowanych także poprzez media, istotną część kroniki policyjnej nadal zajmują oszustwa na wnuczka czy na wodociągowca, których ofiarami stają się osoby starsze. W niedzielę na ulicy Świętego Marka do jednego z mieszkań 87-letniej kobiety przyszła para, mężczyzna i kobieta, którzy zadeklarowali, że są z wodociągów, że chcą odczytać liczniki. No, starsza pani niestety wpuściła ich do wnętrza mieszkania. Odwrócili uwagę skutecznie na tyle, że kobieta skradła z szafki 3000 zł oszczędności tej starszej pani. Niestety, jak widać na załączonym obrazku w naszym mieście, ale to raczej wydaje się zjawisko ogólnopolskie, jest grono takich osób, które wykorzystują indolencję, taką niesprawność do końca osób starszych. Osób często samotnych, które no, tak naprawdę ciągną do innych ludzi i wierzą takiemu mężczyźnie czy kobiecie, którzy do nich przychodzą i odgrywają rolę często pomocy jakiejś społecznej, czy też przedstawiają się jako przedstawiciele stowarzyszeń pomocowych. No, te osoby niestety wierzą w to. Tutaj na kanwę starszego wieku można to dać, że te osoby nie są, że tak powiem, odpowiednio wyczulone na tego typu oszustwa. No a te osoby chętnie korzystają, okradają bez zastanowienia się, czy te okradane przez nich osoby mają później z czego żyć. No niestety taka sytuacja ma miejsce. Okazuje się, że swój renesans przeżywa także poczciwa gra w trzy karty. Więcej na ten temat w programie Na Sygnale tuż po pulsie dnia. Michał Biesiada z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej odkrył dwie komety. Dokonał tego w ramach projektu nadzorowanego przez Karla Batamsa z NASA pod tytułem Sungrazer Project. Michał Biesiada bierze udział w projekcie dopiero od listopada, a już ma na swoim koncie tak znaczące sukcesy. Pierwszego odkrycia dokonał w ubiegłym roku, a drugiego całkiem niedawno, bo 10 sierpnia. Na oficjalne potwierdzenie tego faktu trzeba było poczekać do początku września. Wtedy raport ostatecznie został zatwierdzony przez koordynatora projektu. Odkryte komety pochodzą z dość rzadkiej grupy Meyera.
Przy zespole szkół imienia Janusza Korczaka przy ulicy Dolnej Wsi 74 powstaje zakład aktywności zawodowej. ZAS to propozycja, która ma aktywizować osoby niepełnosprawne. Zatrudnienie znajdzie tam 45 osób. W nowym budynku znajdzie się zakład produkcyjny oferujący usługi introligatorsko-poligraficzne oraz firma sprzątająca. Prace budowlane w obiekcie mają się zakończyć w październiku. Nabór kandydatów już się rozpoczął. Rekrutację prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Na 120 m2 powierzchni Zakładu Aktywności Zawodowej znajdzie się hala produkcyjna, dwa pomieszczenia biurowe i część socjalna. Inwestycja kosztowała przeszło 1,5 miliona złotych. W miniony weekend siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice w ramach przygotowań do rozgrywek pierwszej ligi wzięły udział w międzynarodowym turnieju w Opawie. Akademiczki okazały się najlepszą ekipą w turnieju. Drużyna AZS-u została podzielona na dwie ekipy. Zespół A nie miał sobie równych w Opawie, zespół B natomiast zajął dobre czwarte miejsce. Turniej był jednym z ostatnich akordów przygotowań do nowego sezonu. Pierwsze ligowe spotkanie podopieczne Krzysztofa Czapli rozegrają 3 października na wyjeździe z budowlanymi Toruń. W sobotę odbędzie się pierwszy gliwicki rally sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Motosport Gliwice. Impreza odbędzie się na terenie giełdy samochodowej. Podczas rajdu z pewnością nie zabraknie sportowych emocji. Załogi, kierowca plus pilot, rywalizować będą w klasach w zależności od pojemności silnika na dwóch odcinkach. O zmiennej nawierzchni szutrowo-betonowej oraz asfaltowo-betonowej o długości około 1,5 km. Dla widzów przewidziane są specjalne strefy, skąd bezpiecznie będą mogli oglądać zawody. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Thank you.